Pamiętacie jeszcze te dziwne czasy, kiedy ludzie w internecie chcieli upodobniać się do jakiegoś dresa z podbudki, który wbijał się ludziom do domu i miał wycinać im nerki, a potem ich zabijać? To było dawno i bardzo dobrze. To, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze, to fakt, iż opowieść o tym dresie stała się niezwykle popularna, ale to są już takie standardy tych creepypast starych. Więc dzisiaj, w ramach naszej serii Skąd tak naprawdę pochodzą te zdjęcia, wrócimy sobie do tego i odpowiemy sobie na pytanie, skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym... no, przeanalizujemy sobie historię tego konkretnego zdjęcia niejakiego Eyeless Jacka. To się ciężko mówi. Nim zaczniemy, koniecznie stawcie kciuka w górę pod filmem, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić tych 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Zapraszam was też serdecznie na mojego Instagrama i drugi kanał Chata w Lesie. Wszystkich serdecznie tam zapraszam, no, musisz tam byków bić, proszę. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, dosiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami, powiem to kolejny raz, historia tego konkretnego zdjęcia. 25 lutego 2012 roku. Użytkownik Wiki, znany jako Azelf5000, publikuje swoją autorską opowieść pod tytułem Eyeless Jack, Bezoki Jack. Albo Bezoki Jacek. Co interesujące, 21 listopada 2014 roku autor sam z siebie ową historię usunął z Wiki, a powody tej decyzji można uznać za dość niejasne, bowiem jak podaje Wiki poświęcona Eyeless Jackowi, wszystko to głównie dlatego, iż Jeff the Killer jakiś czas wcześniej został usunięty, więc autor też usunął swoją pastę? Nie wiem, zostawmy to na kiedy indziej. Sama opowieść, jakby to powiedzieć, no nie jest najlepsza. Jakby nie patrzeć, jak prawie wszystko, co kiedykolwiek zyskało większą popularność tej witryny, ale to takie moje luźne przemyślenia, nie żeby coś. Chociaż przyznać muszę, że kiedy teraz poświęciłem 5 minut, żeby sobie ją przesłuchać, to nie było aż tak źle. Zatem szybko streśćmy sobie jej treść, żeby mniej więcej wiedzieć co i jak. Oryginalna historia napisana przez Azelfa dotyczy gościa, który właśnie przebywa w domu swojego brata na jakimś wyjeździe czy czymś koło tego. Tam przez kolejne 3 noce odwiedza go jakiś degenerat w masce kreta. Za pierwszym razem chodzi sobie po okolice i udaje tego dziwnego gościa z internetu. Za drugim idzie o krok dalej, wbija się do środka i wycina chłopowi nerkę. A za trzecim razem wraca, żeby go zabić. Debil. Ale żeby jeszcze jakoś poważniej dojść do końca, zabija jego brata i nadgryza kawałek jego nerki. Co za chore gówno. I tak jest, w przyszłości to chore gówno stało się naprawdę popularne. Do bardzo niebezpiecznego stopnia. Oczywiście w przyszłości to wszystko zaczęło się jakoś tam poszerzać, bo ludzie zaczęli tworzyć jakieś fanowskie wersje originu degenerata zza okna. W zasadzie było ich kilka, a jedną z nich opowiem wam. Jedyny w swoim rodzaju creepypasta ekspert. Ting, to było dobre. W zasadzie Wiki poświęcona Eyeless Jackowi wspomina o jeszcze jednym jego originie, który rzekomo jest najpopularniejszy, ale kiedy sam miałem fazę na te... Czekajcie. W każdym razie istnieje gdzieś tam jakiś inny jego origin, niby najpopularniejszy, ale kiedy sam coś gdzieś kiedyś się tym interesowałem, to nigdy go nie słyszałem. Według niego Jack oficjalnie nazywał się Sally Williams i miał grupkę ludzi... grupkę ziomków. La Mishi Mishi Jack Nichols. A nie, dobra, czekaj. Według niej był sobie gościu znany jako Sally Williams i miał swojego dobrego ziomeczka Grega. I jakiś czas później poznali się z Jenny i jej grupką przyjaciół. I potem okazuje się, że ta grupa była kultem czczącym demona. I Jenny i ziomeczki oślepiają Jacka, wlewając mu w oczy gorącą, podobną do społy substancję, co go w ten sposób zabija, a wkrótce jego ciało zostaje opętane i on zabija Jenny i innych. Nie, dobra, dobra. Weszliśmy już stanowczo za głęboko. Naprawdę. W takim razie spełnijmy nasz obowiązek i rzućmy okiem na to, po co tu przyszliśmy. Zatem skąd pochodzi to zdjęcie? Zatem szybciutka analiza. Nad aparatem stoi gościu w dziwnym wdzianku i w masce, który wpatruje się wprost w kamerę. Dookoła widzimy ściany z jakimiś plakatami, koszulkami czy innym wyposażeniem wnętrza, które znalazłoby się na ścianie typowego nastolatka. I to w sumie tyle. W 2012 roku, jak wspomniałem wcześniej, sama pasta ukazała się w internecie, jednak myślę, że patrząc na poprzednie historie, którymi się już zajmowaliśmy w ramach tej serii, jesteśmy w stanie z łatwością domyślić się, że zdjęcie nie zostało wykonane przez autora pasty, a znajdowało się w internecie już grubo, grubo wcześniej. I tak było.
Zatem tak, nie ukrywam, przeszukałem troszeczkę internet i doszedłem do pewnej strony na DeviantArcie, gdzie to obraz został opublikowany dokładnie 19 listopada 2009 roku, czyli na 3 lata przed opublikowaniem pasty. No może nie 3 lata, ale w przybliżeniu 2,5, niech wam będzie. I tak dokładnie jest ten sam obrazek, to co zapomniałem dodać wcześniej. Ha, widzicie jaki jestem autentyczny. To fakt, iż zdjęcie jest minimalnie zablurowane. I będzie to bardzo istotny szczegół za chwilę. Dodatkowo samo zdjęcie w paście też jest zablurowane, jak w razie czego. Obraz nosił tutaj nazwę You Awake, Wstałeś, i został opublikowany przez NickTizzy408. Wolę czytać po polsku, przepraszam. Opis był całkiem interesujący. Mój przyjaciel Pirate Cashu pomógł mi z projektem masek i ostatecznymi edycjami. I cóż, czy to jest pierwszy upload tego zdjęcia w internecie? Tak się składa, że tak, dokładnie. A co więcej, mamy nawet ku temu poparcie pochodzące z Twittera autora. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Do tej właśnie informacji dojść możemy poprzez Trevora Hendersona. Tak jest, tego samego Trevora Hendersona, którego kreacją poświęcałem kiedyś mnóstwo filmów. Bowiem 16 lutego 2020 roku opublikował swoją własną autorską pracę przedstawiającą Eilis Jacka. W komentarzach na Twitterze do tego obrazka gościu działający pod pseudonimem Catchet oznajmił, iż jest autorem oryginalnego obrazka i że wersja Hendersona bardziej mu siedzi. To ja stworzyłem oryginalny obrazek Eilis Jacka i bardziej preferuję ten konkretny. Gazylion razy lepiej od mojej photoshopowej wersji ze szkoły średniej. Lol, to jest świetne. Następnie w kolejnym komentarzu gościu podzielił się z nami wersją niezablurowaną tego zdjęcia, żeby jakoś podeprzeć swoje słowa, zdaje się, i podzielił się całkiem interesującą historią. Mój ziomo wziął to zdjęcie i opublikował gdzieś anonimowo. W końcu ktoś wziął je i użył do stworzenia Eilis Jacka. Dowiedziałem się o tym dopiero kilka lat temu, to jest wersja niezamazana, aby udowodnić moje słowa, nigdy wcześniej została opublikowana. W kolejnym twecie przedstawił dodatkowo datę ostatniej edycji pliku ze zdjęciem, jest to dokładnie 19 listopada 2009 roku. To jest znacznik czasu z mojego starego fotobuketa, jeszcze na długo przed opublikowaniem tego zdjęcia w internecie. Istnieje szansa, że pokazałem mojemu przyjacielowi wersję niezamazaną, ale szczególnie pamiętam, że mi się nie podobała, zanim wysłałem mu wersję zamazaną. Pierwotnie zaprojektowałem go na biało, ale nałożyłem niebieski filtr. Wszystko stało się niebieskie, nigdy tego nie czytałem, nie byłem zbytnio fanem creepypast. Slenderman był jedynym, który mi się wtedy podobał. I tak, moi drodzy, to wszystko. Zatem ten post na DeviantArcie z 19 listopada 2009 roku, daty się pokrywają. Ten sam post, który widziało jedynie 3000 ludzi, to właśnie to samo zablurowane zdjęcie, które autor oryginału wysłał swojemu przyjacielowi, który od tak opublikował to na DeviantArcie. Chociaż równie dobrze gość może kłamać i być może to właśnie on wówczas opublikował to w internecie i to wcale nie było tak, że jest to edycja jeszcze na długo przed opublikowaniem zdjęcia. Wiki poświęcona Eilis Jackowi mówi jeszcze o 2010 roku, a dokładnie 7 czerwca, kiedy to zdjęcie zostało opublikowane na 4chanie przez użytkownika znanego jako Arnon. W poście, gdzie znajdowały się różne niepokojące obrazki stworzeń z gier wideo, a sam tytuł posta brzmiał Nightmare Fuel. Więc to jakby wszystko, o czym mogliśmy powiedzieć. Reszta, jakieś połączenie kropek, to jest już kwestia własnej interpretacji i w taki sposób wam to zostawiam. Mam nadzieję, że oglądając dzisiejszy materiał dowiedzieliście się czegoś interesującego. Mam nadzieję, że jeżeli są tutaj jacyś fani creepypast, to też poznali coś interesującego względem tego starego dziada. W sensie samej opowieści, a nie gościa zdjęcia. Jak tak, to strzelcie pod filmem koniecznie kciuka w górę, a także zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Dziękuję wszystkim serdecznie za życzonka urodzinowe, jesteście kochani i najlepsi pod słońcem. Nigdy w życiu nie dostałem tylu życzeń urodzinowych jednego dnia, więc serdecznie wszystkim dziękuję za to, że pamiętaliście. Tymczasem ja się będę powoli żegnał, pamiętajcie o wbijaniu na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę, a także oczywiście na mój drugi kanał Chata w Lesie, wszystkie linki macie w opisie. No, wbijcie mordki, proszę was. No i to już byłoby na tyle w dzisiejszym filmie, mówił Mondar. Słyszymy się w kolejnych filmach, trzymajcie się cieplutko, cześć!